Gościem audycji samorządowej z Ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczynamy od walki samorządu Ełku, między innymi Ełku, o zmianę prawa, o zmianę regulacji prawnych, a między innymi chodzi o trudną sytuację finansową samorządów. Tu przede wszystkim chodzi o to, że mm, coraz więcej zadań spływa na samorząd miasta Ełku i wszystkie samorządy gminne, powiatowe. Także wojewódzkie w Polsce, zadania, które nie są pokrywane, na które nie otrzymujemy środków finansowych. I właśnie z mojej inicjatywy na ostatniej sesji Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie apelu skierowanego do rządu polskiego, ale także najważniejszych instytucji, organów państwa o zmianę przepisów prawa, które będą gwarantowały napływ środków wraz ze wzrostem zadań. Na czym to polega? My uważamy, że w budżecie państwa powinny być zapewnione środki finansowe na pokrycie nakładanych na nas zadań, w tym zakresu utrzymania oświaty, ponieważ oświata nas kosztuje w 300-milionowym budżecie prawie 100 milionów złotych, a my z państwa dostajemy na to zadanie tylko 49 milionów e, 300 tysięcy złotych. Pozostało kwotę o prawie 48,5 miliona złotych my musimy z własnych środków dołożyć, czyli. Te zadania, które powinien sfinansować rząd, mówię tutaj o wynagrodzeniach nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, my wykładamy z, własnego, z własnych środków i nie możemy tych środków, tych 48 milionów w tym przypadku, w tym roku 2020, przeznaczyć na rozwój miasta, na inne cele. Moglibyśmy nie emitować obligacji. Dodam, że rok do roku to jest wzrost o ogromne pieniądze bo w ubiegłym roku dokładaliśmy 38 milionów teraz dokładamy 48 milionów to oznacza, że muszą zmienić się przepisy. My ma, zdajemy sobie sprawę, że rząd podejmuje każdego roku ważne i konieczne decyzje na rzecz podniesienia jakości życia obywateli. Wiele z nich jest takich słusznych i oczekiwanych, na przykład wzrost płacy minimalnej, obniżenie podatku PIT czy wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Jednak, podejmując te regulacje, nie zapewniono samorządom, środków w związku z ubytkiem w budżetach pieniążków związanych z prowadzeniem tych regulacji, bo co oznacza obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17%, że mniej pieniędzy wpłynie do budżetu miasta. Co oznacza wzrost wynagrodzeń nauczycieli? To, że nie otrzymaliśmy pokrycia na wypłatę tych wynagrodzeń, tylko musimy to częściowo z własnych pieniędzy zrobić. Stąd zaproponowaliśmy różne rozwiązania, m.in. Wzrost udziału w podatkach państwowych, między innymi udział w podatku VAT, ale także zapewnienie tych środków na realizację zadań rządowych. My do zadań rządowych już dokładamy każdego roku 600 tysięcy złotych, 600 dostajemy. 600, dokładamy. Stąd przygotowaliśmy taki, taką informację i apel. Takie działania podejmują inne samorządy w Polsce, po to, żeby zabiegać o finansowanie codziennych zadań, ponieważ my mamy obowiązek realizować bieżące takie zadania jak oświetlenie miasta, oczyszczanie miasta, zapewnienie Bezpieczeństwa, zapewnienie właściwej oświaty, część zadań jest własnych i to finansujemy z własnych pieniędzy, ale część zadań niestety jest rządowych, na które pokrycia nie mamy i z tym godzić się nie można, żeby ta luka była coraz, coraz większa. Tak wszystkie samorządy obliczają, ile dokładają do tych zadań rządowych, dlatego podejmujemy takie starania i działania, żeby odzyskać część tych środków. A jeżeli już o środkach, to warto wspomnieć o tym, że ruszył nabór wniosków o udzielanie dotacji na remontę ełckich zabytków. Tak już od kilku lat przyjęliśmy taki program w zasadzie od roku 2011 program um, udzielania dotacji na renowację euckich zabytków. Wnioski można składać do 15 lutego tego roku. Pula tych środków to jest 150 tysięcy złotych. I skąd pochodzą pieniądze? Te pieniądze no, pochodzą m.in. z podatków, które płacą Ełczanie. W budżecie wyodrębniamy taki, taką szufladkę na dotacje m.in. na zabytki i do 15 lutego można składać wnioski. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, ale także robót budowlanych. Mogą być udzielone tym obiektom, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, są w złym stanie technicznym i posiadają dla jakiegoś znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno-rekreacyjne. Dodam, że te dotacje udzielamy zarówno na budynki mieszkalne, ale także pozostałe obiekty zabytkowe. Mogą się o tę dotację ubiegać. Te podmioty, podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych, a zarówno mogą być to osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, wspólnoty itd. Na co taką dotację można przeznaczyć? Można ją przeznaczyć na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Na dokonanie prac tych restauratorskich, renowacyjnych, na stolarkę okienną, więźbę dachową, zakup materiałów konserwatorskich, instalacje przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe i odgromowe. I maksymalna, maksymalny poziom dofinansowania tych projektów z budżetu miasta wynosi 50% nakładów koniecznych. Szczegółowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta. Tak jak wspomniałem, jest trochę jeszcze czasu. Zachęcam wspólnoty, właścicieli nieruchomości do tego, żeby korzystać z tego, z tego zasobu finansowego. Dodam, że. W ciągu ostatnich lat udzieliliśmy w sumie 46 dotacji na kwotę prawie 2 milionów złotych. A trochę czasu jest, bo ja przypomnę, do 15 lutego te wnioski tak można składać. A już podpisano umowę na budowę ulicy Norwida. Tak jest. Udało się pozyskać środki finansowe na budowę ulicy Norwida. Udało się także rozstrzygnąć przetarg. Uzyskaliśmy ceny korzystne. Ten odcinek od skrzyżowania z ulicą Emilii Plater do Matejki z wykonaniem łącznie Ronda będzie realizowany w bieżącym roku. Chcemy do końca listopada te prace wykonać. Łączna wartość inwestycji to jest 5 960 000 złotych, z tego 71% to jest dofinansowanie w ramach tego przedsięwzięcia zaprojektowana zostanie ta część inwestycji, uzyskane zostaną pozwolenia, wykonane zostaną roboty drogowe. Położony zostanie asfalt, oświetlenie uliczne, pojawi się wykonane zostaną kanalizacje teletechniczne, ale także inne instalacje, które są niezbędne do tego, żeby droga funkcjonowała. Mówię tutaj o kanalizacji deszczowej, wodociągu i zostaną przeprowadzone też sieci gazowe. Ten odcinek modernizowany to jest 700 metrów Norwida i 147 metrów ulicy Matejki. Tak jak wspomniałem, prace potrwają do końca, prawie końca listopada tego roku. I kierowcy będą mogli nową Norwida przejechać. Przed nami ferie zimowe już niedługo, bo 20, od 20 stycznia w Warmińsko-Mazurskim do 22 do lutego dzieciaki będą odpoczywały. Co przygotowały miejskie e, firmy? Jak co roku staramy się stworzyć ofertę wypoczynku, aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście w czasie ferii. Ferie już niebawem się rozpoczną, jeszcze tylko mm, kilkanaście dni e, nauki. W poniedziałek, 20 stycznia, rozpoczną się dwutygodniowe ferie zimowe. a W zasadzie można powiedzieć, że już od piątku po zakończeniu e, lekcji te Ferie potrwają. Oferę przygotowały Ełckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum, Biblioteka, Centrum Edukacji Ekologicznej. Chciałbym prosić i zachęcić do tego, by spojrzeć na strony internetowe, z jakiej oferty można skorzystać. Na przykład Ełckie Centrum Kultury dzieciom w wieku od 6 do 9 i od 10 do 12 lat chce zapewnić realizację. Zainalizację takich przedsięwzięć artystycznych, między innymi zimowe warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe. Będą się odbywały dwa turnusy. Przewidziane są także warsztaty DJ-skie dla młodzieży, ferie w Kinie Ełckiego Centrum Kultury. W Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji zaprasza na zimowisko w parku. Wodnym. Termin tego zimowiska od 20 stycznia do 31 stycznia. Do tego, oczywiście, można korzystać z parku wodnego, z naszego lodowiska. W naszej bibliotece też się będą odbywały zajęcia. Do 17 stycznia można jeszcze zapisywać dzieci. Bardzo ciekawe przedsięwzięcia, zabawy każdego dnia od 11 do 13 w naszej bibliotece. W Centrum Edukacji Ekologicznej będzie się odbywało zimowisko. Tam są przewidziane dwa turnusy, między innymi. Przygotowane zostały specjalne atrakcje dla dzieci, dzięki którym poprzez rozrywkę i aktywność będą mogły poznawać otaczający świat. Ferie z muzeum historycznym od 20 do 24 stycznia będą się odbywały zajęcia kolejowe ABC. Do tego ścianka spinaczkowa w naszej szkole SP2 i to nie jest cały zakres działań, które prowadzimy, ponieważ jeszcze szereg stowarzyszeń, fundacji, klubów będą realizowały wypoczynek dzieciom i młodzieży z dofinansowaniem z naszego budżetu. Także warto się rozejrzeć, warto już zapisać swoje dziecko na feryjne zajęcia. Przypomnę, ferie od 20, od 20 stycznia do 2 lutego. Wtedy dzieciaki będą odpoczywały. Tak jest, zachęcam do skorzystania z oferty. Każdy, kto zechce coś robić w mieście, na pewno będzie miał możliwość aktywnie, ciekawie spędzić i bezpiecznie spędzić czas. Mówiliśmy o młodych ludziach, teraz o trochę starszych, bo o osobach po trzydziestce. To jeszcze nich, nie tacy starsi. No, ale trochę starsi od młodych. <grym> ludzieży, od tak. uczniów po trzydziestce można bezpłatnie zbadać słuch na terenie ołku. Tak jest. Zapraszam wraz ze Słuchmedem wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 30 lat, do, na bezpłatne badanie słuchu. Taką akcję przeprowadzimy 16 stycznia od 10 do 15. Taki słuchobus. W stanie przed Urzędem Miasta. Tam będzie można przeprowadzić badania. Badania będą się odbywały bez zapisów. Te badania słuchu, czyli audiometria tonalna, trwa około 10 minut. Jest bezbolesna, nieinwazyjna i Pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu, jeżeli on się pojawia. Pacjent założy słuchawki i kolejnego, kolejno do każdego z uszu są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Zapraszam serdecznie do skorzystania z tej naszej oferty. Mówiliśmy o badaniach słuchu, teraz będziemy ostrzegać. Ostrzegać przed tlenkiem węgla, czyli czadem. Tak jest, jak co roku zarówno ja, jak i służby miejskie chcie, chcemy zaapelować i ja apeluję dzisiaj do naszego miasta, żeby uważać na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa związane z czadem. Sezon grzewczy 19-20 trwa. Czyli zimowy. W tym czasie eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze i nasilają się, jak słyszymy w Polsce, przypadki zatruć tlenkiem węgla, który potocznie zwany jest czadem. Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego spalania. Ten gaz jest niezwykle groźny dla życia, niebezpieczny, ponieważ jest niewykorzystany. Zupełnie niewyczuwalne zmysłami. Mówię tutaj o bezwonności, o tym, że nie ma żadnej barwy, i pozbawione smaku. Dlatego chciałbym już zaapelować o to, by sprawdzać stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych, żebyśmy zadbali o dokonanie okresowych przeglądów kominów w naszych budynkach. Do tego warto pamiętać, żeby wietrzyć pomieszczenia regularnie, wietrzyć pomieszczenia kotłowni, pomieszczeń, w których znajdują się kotły, nie ogrzewać pomieszczenie kuchenką gazową no i tam, gdzie jest to możliwe, instalować specjalne czujki czadowe. My w naszych zasobach miasta regularnie każdego roku montowaliśmy takie czujki, by Stały na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Jeżeli coś widzimy niebezpiecznego, co może być potencjalnym źródłem tego niebezpieczeństwa, warto zasygnalizować odpowiednie służby. Także warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na koniec, jak zawsze, zaproszenie na wydarzenia. Na wydarzenia w najbliższym czasie wełku. Zacznijmy może od marzeń małych chłopców, ale i większych też, czyli otwarcie makiety Ełckiej kolei Wąskotorowej. Ja, panie prezydencie, to jak mały byłem, to zawsze marzyłem, żeby mieć taką makietę. Tu się okazuje, że można pooglądać. Tak jest. Wielu, wiele dzieci małych, ja również marzyłem o tym, żeby taką ma makietę posiadać. Dzisiaj właśnie w Muzeum Historycznym o godzinie 18 otwieramy najdłuższą w Polsce makietę przedstawiającą w skali 1 do 87 Ełcką Kolej Wąskotorową Eucką Kolej Wąskotorową. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18.00. Wstęp jest wolny. Będziemy też opowiadali historię naszej elskiej Kolei Wąskotorowej, ale także opowiemy tajniki tworzenia tej makiety. O tym opowie twórca Jarosław Ruszkowski. Serdecznie zapraszam na to dzisiejsze wydarzenie. Ale nie jest to wszystko, co w tym tygodniu ważnego będzie się odbywało. W naszym mieście, ponieważ chciałbym jeszcze raz, po raz kolejny zaprosić, przypomnieć o 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główne działania będą się odbywały oczywiście na ulicach naszego miasta. Wolontariuszy 150 będzie kwestowało, ale we Łódzkim Centrum Kultury będą odbywały się także liczne. Wydarzenia. Sztab główny zorganizowany został w Euckim Centrum Kultury. 12 stycznia będzie można też wziąć udział w pirackiej paradzie, koncertach, wydarzeniach sportowych. Szczegółowe informacje zamieszczamy na naszych stronach, ale także na fanpageach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Między innymi w niedzielę będzie można wziąć udział w biegu Polcz z Cukrzycą. Będzie morsowanie. Tak jak wspominałem, piracka parada o godzinie 12 od tunelu dworca PKP do Centrum Kultury, koncerty uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w gry i zabawy dla rodzin, pokaz obsługi defibrylatora, świąteczny koncert uczniów Akademii Małego Muzykanta, koncert Etar, pokazy taneczne New Style Dance, no i finałowy koncert zespołu Dabska. To jest taka nasza niespodzianka dla wszystkich zaangażowanych, ale także tych, którzy zechcą przyjść i posłuchać tego koncertu o godzinie 19. I światełko do nieba w tym dniu. Ale dzień wcześniej też się będzie odbywały, odbywały atrakcje. Akcje. No i w ciągu dnia będzie można oczywiście w Ełckim Centrum Kultury Licy wylistować, bardzo fajne przedmioty i wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zakup sprzętu dla dzieciaków. Taki sprzęt trafia również do Ełku, do naszego szpitala na oddział. To są naprawdę, to jest ogromne wsparcie orkiestry również dla naszego miasta. A finał orkiestry sobota, niedziela, tu w Ełku przynajmniej dwa dni w tak tym jest. roku mamy. No i na zakończenie Eucka Liga Pływacka druga runda nas czeka. Tak jest, druga Runda dla wszystkich aktywnych mieszkańców o 8.30 w niedzielę. Rozpoczynamy. Ten, ta runda organizowana jest w ramach 5 ełskiej ligi Pływackiej. Zgłoszenia do drugiej rundy można wysyłać do dzisiaj. Bardzo fajne przedsięwzięcie, w którym biorą udział dzieci, młodzież oraz dorośli w różnych kategoriach. Wiekowych. Do tego zapraszam do Kinajowskiego Centrum Kultury i do korzystania z oferty naszych jednostek. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.